Tak jak Państwu obiecałam, wracam po krótkiej przerwie. Monika Borkowska, zaczynamy bitwę polityczną. Muszę Państwu zdradzić, że tu naprawdę atmosfera wielkiego skupienia w tym studiu nastała, a w studiu ze mną Jarosław Krajewski z Prawa i Sprawiedliwości. Witam Pana. Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu. I Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi. Witam Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że Pan do nas zajrzał, że Pan znalazł czas. Tak w środku dnia domyślam się, że jest Pan rzadko, bardzo zajęty. Rzadko ten czas znaleźć, ale dzisiaj się udało. Tym bardziej jest mi bardzo miło, jestem zaszczycona. Myślę, że nasi widzowie też wykorzystają ten rzadki moment i taką rzadką okazję, by móc zadać pytanie komuś, kto jest no już takim wprost przedstawicielem tego rządu, tej koalicji. Przypominam, że w piątej rundzie będę odczytywał pytania od Państwa na X-ie pod hashtagiem Bitwa Polityczna. Można je oczywiście zadawać. Może ktoś będzie miał pytania dotyczące rolnictwa, tego co dzieje się w rolnictwie, problemów z tym związanych. No to bardzo proszę, mamy wiceministra. Taka okazja trafia się, proszę Państwa, rzadko. Przed nami 5 rund. W pierwszych 3 to ja zadaję pytania. W 4 rundzie moi goście pytają się nawzajem, a 5 runda należy właśnie do Państwa. I jak zawsze w tym programie na dole widocznym będzie zegar, który będzie odliczał nam czas. Jeżeli usłyszymy taki dźwięk, to znaczy, że zegar zaczął liczyć. Natomiast taka sygnalizacja powie nam o tym, że czas na wypowiedź się skończył. Wszystko jasne? Tak. Tak jest. Tak, zobaczymy. Ja tego będę wszystkiego pilnowała. Zaczynamy rundę pierwszą. Do komisji generała Stróżyka chciałabym wrócić w pierwszej rundzie, bo faktycznie, choć konkretów tam niewiele, o dokumentach, materiałach źródłowych nie dowiadujemy się w zasadzie nic, to dowiedzieliśmy się, że taka wola chyba polityczna nastąpiła, by zaatakować Pałac Prezydencki, co za tym idzie pana prezydenta, BBN. Posłuchajmy. Twierdziłbym nawet, że pewne dokumenty są ukrywane. W lipcu bieżącego roku, w czasie służbowego spotkania, zostałem zachęcony przez bardzo wysokiego szczebla urzędnika z otoczenia prezydenta o skierowanie pisma do komisji, z komisji do pana prezydenta, ponieważ, cytuję, pan prezydent chętnie podzieli się informacjami o zaniechaniach modernizacyjnych w Ministerstwie Obrony Narodowej przez pana ministra Macierewicza. Z przykrością stwierdzam, że pomimo pisma z komisji otrzymaliśmy negatywną odpowiedź, że takich informacji nie ma. Zatem uprawniona może być teza, że otoczenie prezydenta, bo przecież nie podejrzewam samego prezydenta, ukrywa przed komisją informacje dotyczące działań ministra obrony narodowej w latach 2015-2018. Uprawniona może być teza, proszę Państwa. To sformułowanie jest w tej wypowiedzi chyba kluczowe. Ja to za chwilę pytać będę moich gości, ale posłuchajmy najpierw, jak na to odpowiedział wprawdzie u konkurencji naszej szef BBN. Z dużym zdziwieniem i całkowitym brakiem aprobaty odebrałem słowa, które padły na tej konferencji, które we fragmentach współpracownicy przesłali, tą tezę dotyczącą ukrywania dokumentacji, ale też i drugą dotyczącą jakiejś formy współpracy czy udzielania takowych. I bardzo konkretne pytanie do pana ministra. Miał pan okazję wczoraj obejrzeć tę konferencję? Nie, nie miałem okazji obejrzeć konferencji. Gdzieś tylko takie przebitki widziałem w mediach. To jak pan słyszy takie sformułowanie, że uprawniona może być teza, że otoczenie prezydenta ukrywa jakieś informacje. Nie, że mamy fakty, mamy dowody, proszę Państwa, oto są te dowody, te fakty. Zbadaliśmy, sprawdziliśmy, jesteśmy wiarygodnym źródłem. Wychodzi generał Stróżyk, który jawić nam się chce jako obiektywne źródło i rzetelny przewodniczący tej komisji i mówi nam, że uprawniona może być teza. To co pan sobie myśli? No, mamy słowo przeciwko słowu, bo pan generał mówi jedno, otoczenie prezydenta mówi drugie. To jest oczywiście kwestia do sprawdzenia, do zbadania, bo na razie pojawiły się pierwsze takie wstępne tezy komisji, która badała kwestie związku z i wpływów rosyjskich w latach. Idę dalej, po co przedstawiać wstępne tezy, jak nie ma na to poparcia w faktach, dokumentach, dowodach? No, mam nadzieję, że to poparcie
w jedną bądź w drugą stronę się pojawi za chwilę, no bo z jednej strony mamy komisję, która pracowała, z drugiej strony mamy pana prezydenta, który zatrudnia w swoim otoczeniu różnych ministrów, też urzędników, którzy też mają za zadanie przekazywać rzetelne informacje zarówno w jedną, jak i w drugą stronę. A jakiś jeden konkret, o którym miałby powiedzieć pan naszym widzom, coś konkretnego? Chociaż jedną rzecz wyczytuje pan z tych deklaracji wczorajszych? No, chociażby kwestie likwidacji niektórych pionów ABW i to jest sytuacja bardzo trudna. Pokazuje, że jednak na tym bezpieczeństwie nie zależało poprzedniemu rządowi. Tyle tylko, że to są decyzje polityczne. Natomiast komisja badać ma, przypomnę państwu, wpływy rosyjskie. Więc pytanie, co program Karkonosze, bo to jest też taki przytyk w kierunku pana ministra Macierewicza, czy to, o czym pan minister nam tutaj mówi, ma wspólnego z ewentualną inspiracją strony rosyjskiej czy białoruskiej? No, nawet nie dokonano wczoraj próby wytłumaczenia nam tego w jakiś logiczny sposób. A może ja się mylę, pan poseł? Szanowni państwo, zacznijmy od tego, że to nie jest żaden poważny raport. Mamy tak naprawdę na zamówienie polityczne przygotowany zbiór tez, które powinny być opublikowane w gazecie Pogłos, czyli gazecie partyjnej Platformy Obywatelskiej, a nie traktowane jako jakikolwiek merytoryczny raport dotyczący, uwaga, wpływów rosyjskich w Polsce. Jeżeli Platforma Obywatelska chce naprawdę oczyścić się z osób, na które Rosja miała wpływ, szczególnie w latach 2008-2015, to powinna zacząć od swojego środowiska. A oni zaczęli od PiS-u akurat, ale tak się składa. Powiem tak, ja się nie dziwię, bo jeżeli sobie przypomnimy choćby wizyty szefów, byłych szefów w czasach Platformy Obywatelskiej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i te słynne czapki Aurory, to jest wszystko do odnalezienia choćby w internecie. Nie, no nie to trzeba pokazuje, szukać, my to wszystko pokazujemy, panie pośle, co najmniej od wczorajszego poranka na antenie. Ja mam tą przewagę, że byłem posłem, który pracował przez dwie pełne kadencje w Komisji do Spraw Służb Specjalnych i badaliśmy również te realne problemy, które wynikały z wpływów rosyjskich. I dlatego zdaję sobie sprawę z tego, że to Platforma Obywatelska ma ten problem, że chce dzisiaj odwrócić kota ogonem. A to nie służy polskiej racji stanu. Ja jestem temu przeciwny, bo uważam, że jeżeli angażuje się choćby funkcjonariuszy służb specjalnych, to powinny te osoby dbać o nasze bezpieczeństwo, a nie realizować na zamówienie polityczne raporty. To jeszcze dopytam, bo też chcę być tutaj sprawiedliwa. Troszkę dopytałam pana ministra. Nie ma pan wrażenia, że jednak sam generał Stróżyk wczoraj się skompromitował nawet we własnym środowisku? Ja myślę, że on wykonał po prostu z pełną determinacją oczekiwanie Donalda Tuska. I tutaj dla każdego naszego widza ta ocena samej osoby generała Stróżyka, no myślę, że jest oczywista, ale przede wszystkim większe jest oczekiwanie od osoby, która tytułuje się generałem i która po prostu występuje jako szef jednej z polskich służb specjalnych. Myślę, że dzisiaj mamy naprawdę realne problemy za naszą wschodnią granicą i za naszą północną granicą, mam na myśli i obwód królewiecki, Białoruś, walkę, która codziennie trwa, ta napaść Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. I zajmowanie się przeciwnikami politycznymi, żeby szukać jakichkolwiek, bym powiedział, tez, tak jak powiedział generał Stróżyk, jest po prostu nie na miejscu. Dzisiaj powinniśmy wszyscy zastanawiać się nad tym, jak zbudować silną Polskę, jak zbudować silną armię, jak zbudować silne służby specjalne, dobra, a nie kropka. Zajmować się po prostu takimi nikczemnymi publikacjami. I teraz idąc dalej, bo troszkę jeszcze na ten temat chciałabym z panami porozmawiać, panie ministrze, panie pośle. My od jakiegoś czasu na naszej antenie mówimy też o tym, że jest w tej koalicji taka chęć napełniania kieszeni esbekom. Wiadomo, dlaczego o tym mówimy, ponieważ 700 wniosków w ministerstwie zostało wydanych, cała masa różnych postępowań sądowych trwa. Macie to w swojej umowie koalicyjnej, że będziecie tę emeryturę esbekom przywracać. I oto jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, proszę państwa, choć o różdżce jeszcze dziś będziemy mówić, wczoraj na tej konferencji ten temat też wybrzmiał. Posłuchajmy. Sposób działania pani minister jest bardzo szczególny. To jest próba rozkładania odpowiedzialności na różne podmioty, na całe środowiska. To jest próba skłócania. To nie ma żadnego sensu.
jest potrzebny minister zdrowia, który będzie miał jakiś rzeczywisty plan, który będzie potrafił także walczyć wewnątrz własnego rządu o to, żeby służba zdrowia jednak otrzymała choćby to, co jest najbardziej doraźnie potrzebne, choćby te 15 miliardów dla szpitali powiatowych. W okresie tych 20 analizowanych lat, ale i wcześniej, doszło do kilku znaczących zdarzeń, które w sposób szczególny wpływały negatywnie na potencjał polskich służb specjalnych, kontrwywiadowczych i wywiadowczych, jak wspomniałem. Komisja do tego zakwalifikowała między innymi wprowadzenie w 2016 roku przepisów pozbawiających funkcjonariuszy Policji, Straży Pożarnej, Straży Granicznej i służb specjalnych uprawnień do zaopatrzenia emerytalnego przewidzianego dla służb mundurowych w przypadku, jeśli pełnili chociaż jeden dzień służbę w organach PRL. I właśnie o tą wypowiedź, proszę Państwa, mi chodziło. W międzyczasie reżyserka obiecała mi, że już się obudziła. Cieszę się z tego bardzo. Panie ministrze, jak to jest możliwe, że temat emerytur wybrzmiewa nam na takiej konferencji, na konferencji człowieka, który kieruje no generalnie zespołem, który ma badać wpływy rosyjskie i białoruskie? I wraca pan generał Stróżyk do tematu przycięcia, zabrania przywilejów esbekom, sugerując opinii społecznej, że mamy tu do czynienia z jakimiś wpływami. Przecież te przywileje zostały odebrane. Czy widzi pan jakąkolwiek logikę w tym, co przed chwilą usłyszeliśmy? To było straszne, że miał być materiał o esbekach i pojawił się pan prezes Kaczyński w setce. No, to nie wiem, już bez złośliwości. Przypadek czy nie. Mówię, przypadek. Że reżyserka się już obudziła. Natomiast odnosząc się do tych kwestii, wiele osób przychodziło do mojego biura poselskiego właśnie płacząc, bo nie od nich zależało to, że pracowali w takim wojsku, w takiej milicji, wtedy nie policji, okay, ale panie w innych służbach i zostały im odebrane. Nie o to pytam, dlaczego ta komisja zajmuje się tym tematem, dlaczego? To jest kwestia ustaleń i będziemy widzieć cały raport. Ja bym się bardziej skupił na tym wątku, czemu nie zakupiono samolotów, wydano dyspozycję, żeby nie kupować samolotów, które mogły tankować podczas lotu. I to jest zagrożenie w momencie napaści. Te samoloty stają się nieskuteczne i tu jest wielki problem. Panie ministrze. Przepraszam, idę za tokiem rozumowania pana ministra, bo jeżeli pan program Karkonosze wywołuje... Tak, no bo zaczynaliśmy wcześniej ten wątek. Tak, no to w takim razie proszę mi niewygodne powiedzieć, co pan... Niewygodne wątki się próbuje pomijać, to nie? Absolutnie nie u mnie w programie. Okay, ja o tym rozmawiałam i wczoraj, i dzisiaj, i właśnie dlatego chcę ten wątek z panem kontynuować, panie ministrze, bo rozumiem, że jeżeli przywołuje pan ten wątek, to wytłumaczy też pan naszym widzom, co nam wczoraj w tym temacie powiedział generał Stróżyk. To znaczy, jaki tu wpływ na decyzję Antoniego Macierewicza w tym temacie miała strona rosyjska albo białoruska? Jakie tu były inspiracje? No, jeżeli Rosja już wcześniej planowała ataki na sąsiadów, no to w momencie wybuchu wojny dla nas byłoby to ogromne zagrożenie, że mamy... Ale w jaki sposób Rosja naciskała na Antoniego Macierewicza? A no to już jest kwestia do ostatecznego wyjaśnienia tej komisji. Ale no to całe... ta komisja ma się zajmować ona... tym i przedstawiać ale fakty. Ona pracuje, pani redaktor. A pan to powtarza. Ona pracuje cały czas, to są pierwsze ustalenia. Całe szczęście nie kosztuje tyle, ile podkomisja Antoniego Macierewicza, która kosztowała nas 80 milionów złotych, gdzie niszczono różne rzeczy tylko po to, żeby udowadniać tezy pana Macierewicza. I mam nadzieję, że działanie tej podkomisji będzie szybko rozliczone, dobrze, że te 49 doniesień do prokuratury będzie szybko rozliczone. Tylko widzi pan, idąc pana tokiem rozumowania, panie ministrze, tak się składa, że pana lider polityczny Władysław Kosiniak-Kamysz kieruje dziś MON-em i też podejmuje różne decyzje, które komuś mogą się podobać bądź nie podobać. Zdaję sobie z tego sprawę. Każdy, kto podejmuje decyzję. Idąc pana tokiem rozumowania, bo rozumiem, że pan musi trochę bronić tego, co wczoraj wybrzmiało na tej konferencji, podobne zarzuty można na każdym etapie podejmowania decyzji stawiać dziś Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że on zdecydował o takim sprzęcie albo o innym sprzęcie,
Bo być może uprawniona jest teza, że były tam jakieś wpływy rosyjskie albo białoruskie. Czy nie obawiacie się, krótko mówiąc, że to się obróci przeciwko wam? W dużej mierze kontynuuję zakupy poprzedników. Dzisiaj też, podejmując decyzję, wszystko jest analizowane tak, żeby było to z troską o Polskę, o bezpieczeństwo. A nie, no to czujemy się uspokojeni. 40 sekund dla pana posła. Że pani redaktor czuje się bezpiecznie. Jasne, proszę bardzo. Dobrze, to może zacznę od pierwszej, ale krótkiej anegdoty, jeżeli chodzi o ten temat związany z tym zakupem samolotów do tankowania polskich myśliwców. One nie miały stacjonować w Polsce i tutaj był główny problem i stąd po prostu rozwiewamy wszelkie wątpliwości. Jeżeli mielibyśmy kupić sprzęt, który był, służył tutaj na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, byłby u nas, wtedy mogłaby być inna decyzja i takie były. Ale czy za decyzję ja chcę można odnośnie tych SBK-ów, bo sposób. To jest kwestia takiej kwintesencji sprawiedliwości. Dla mnie jako osoby, która ma jednoznaczne poglądy antykomunistyczne i byłem zwolennikiem dekomunizacji na początku lat 90., ta sprawa jest oczywista, że to bohaterowie Solidarności, ludzie, którym zawdzięczamy wolność, powinni mieć środki od państwa, a nie ludzie, którzy stali po stronie SB jako takiej siły totalitarnej władzy, PRL-u. Ale wrzucono wszystkich do jednego worka, ale panie pośle, i to jest ten większość problem. Tych przypadków to były skandaliczne sądowe. Od osoby. Tego jest sąd, a nie decyzje polityczne, wie pan, żeby no właśnie, jak za dotknięciem. Znaczy, ja głosowałem za tymi rozwiązaniami i muszę powiedzieć, że naprawdę to jest kwestia tej elementarnej sprawiedliwości i przywrócenia tego poczucia, że nie stawiamy ofiar i katów w jednej linii i tak samo nie stawiamy bohaterów Solidarności, którym jesteśmy wszyscy dzisiaj wdzięczni, że mamy w Polsce demokrację, z ludźmi, którzy działali na rzecz służby bezpieczeństwa. A wiem, bo trochę obserwuję, proszę państwa, reakcję naszych widzów na ten temat. Wiem, że temat tych emerytur dla SBK-ów bardzo interesuje naszych widzów, chociażby w kontekście tego, że pieniędzy teraz na wiele rzeczy nie ma, że obcinane są 14 emerytury. Bardzo często nasi widzowie o to pytają. Ciekawe, czy takie pytania także dzisiaj w piątej rundzie nam tutaj wybrzmią. Teraz przechodzimy do rundy drugiej. No jak nam się ta magiczna różdżka tak od początku programu, proszę państwa, przewija. Wybrzmiał nam prezes Jarosław Kaczyński, nie będziemy go już drugi raz prezentować. Natomiast powiem państwu, że dziś odbyła się konferencja właśnie prezesa Kaczyńskiego i posłów Prawa i Sprawiedliwości. Usłyszeliśmy takie słowa, że dobrze byłoby, żeby pan premier użył magicznej różdżki i zdymisjonował panią minister Leszczynę. Tego domagać będzie się Prawo i Sprawiedliwość w związku z tym, co dzieje się właśnie w służbie, w ochronie właściwie zdrowia. To pytam pana posła teraz jako pierwszego, dlaczego? Tutaj sprawa jest oczywista. Wszystkie media, które rzetelnie pokazują sytuację w Polsce, alarmują o tym, że mamy do czynienia z zapaścią w ochronie zdrowia. I ta sytuacja nabrzmiała do takich skutków, że Polacy idąc dzisiaj do szpitala, do przychodni, nie wiedzą o tym, czy nawet te podstawowe lekarstwa, podstawowa opieka będzie zapewniona, czy nie. Ta dziura, o której mówimy, 15 miliardów złotych dla szpitali powiatowych, jest naprawdę bardzo dużym problemem. Jeżeli spojrzymy na to, co zrobiła pani minister Leszczyna, to oprócz kilku głupich wypowiedzi, no po prostu można powiedzieć, że demontuje system ochrony zdrowia. Ale co da zmiana personalna na stanowisku ministra? Czy to nie jest głębszy problem? To jest kwestia oczywiście zmian systemowych, ale ryba psuje się od głowy. I pamiętajmy o tym, że to nie kto inny, jak pani minister Leszczyna mówiła o tym, że ona na przykład nie ogranicza tutaj studiów lekarskich, tylko wprowadziła, uwaga, zerowy limit. Zerowy limit, co oznacza de facto, że jedna z placówek nie będzie szkoliła lekarzy, mimo tego, że mamy ewidentnie braki, jeżeli chodzi o liczbę lekarzy. I Prawo i Sprawiedliwość przez 8 lat swoich rządów zwiększyło nabór na studia lekarskie z 7 tysięcy miejsc do 11 tysięcy miejsc. I to są fakty. Ponad 50% wzrostu w tym zakresie. Jeżeli spojrzymy na zagwarantowanie środków, zwiększyliśmy środki 77 miliardów złotych do 160 miliardów złotych na ochronę zdrowia. Pan minister jest zajętym człowiekiem, więc pewnie nie oglądał tej konferencji w całości. To ja tylko tak w telegraficznym skrócie powiem, jakie jeszcze argumenty tutaj wybrzmiały. Prawa kobiet były podejmowane w kontekście no,
też pewnych cięć w świadczeniach, takich jak na przykład dostęp do znieczulenia, limity 400 porodów, o tym mówiła pani minister, pani poseł Sójka, wiemy o tym, że te porodówki, teraz jest jakieś gmeranie przy zamykaniu tych porodówek. Rehabilitacja małych pacjentów z problemami układu nerwowego, więc to naprawdę taka newralgiczna bardzo kwestia. Okazuje się, że na to pieniędzy też, panie ministrze, nie ma. Najpierw był atak na szpitale. W przypadku szpitala w Żywcu nam to bardzo mocno wybrzmiało. Wczoraj okazało się, że pani minister trochę zmieniła radar i atakuje teraz lekarzy, którzy za dużo zarabiają. Że to skandal, że tak dużo lekarze zarabiają. Wybrzmiało też takie ważne, wydaje się, dzisiaj pytanie, co zamierza zrobić na przykład pani poseł Hartwich, która, pamiętamy, rejtanem kładła się w Sejmie, jak był protest kilka lat temu, a teraz jakoś tak dziwnie milczy i pomysłów na tę służbę zdrowia nie ma. I chcę pana zapytać, jak pan podchodzi do tego pomysłu Prawa i Sprawiedliwości, by jednak zmienić kierownictwo tego ministerstwa? Czy nie macie w swoich zasobach w PSL-u kogoś, kto by nieco bardziej kompetentnie i kompleksowo podszedł do tych problemów? Mamy wiceministra zdrowia z PSL-u, pana Marka Kosa, specjalistę, który prowadził szpitale. I tu już się odnoszę do słów pana posła. 15 miliardów dziura, tylko że zastaliśmy tę dziurę ponad 14 miliardów i to oczywiście trzeba zmienić. Budżet, który przygotował rząd Prawa i Sprawiedliwości na rok 2024, bo przecież założenia do budżetu były składane przez Prawo i Sprawiedliwość jeszcze. 160 miliardów, czyli 20 miliardów za mało. My na 2025 rok przygotowaliśmy budżet na służbę zdrowia, na opiekę zdrowia 222 miliardy, ale też oczywiście zwiększamy w tym roku budżet. Przy tej nowelizacji budżetu składamy poprawki, zmiany, żeby zapłacić za nadwykonania, które nie były płacone. Prawo i Sprawiedliwość sobie też zabezpieczyło te środki z funduszu zapasowego, które powstały podczas COVID-u, kiedy nie były wykonywane zabiegi, nie były wykonywane różne operacje i w związku z tym łatwiej mieli po zakończeniu się tego COVID-u. Panie ministrze, ale ludzie zadają sobie dziś pytanie, dlaczego w zeszłym roku nie było takich problemów finansowych, a teraz są? Bo już mówię, że były jeszcze środki, którymi PiS mógł obracać. Dlaczego te środki były z PiS-u, a za waszych czasów nie ma? No bo tak jak powiedziałem, one były zaoszczędzone w czasie COVID-u, kiedy ludzie w ogóle nie mogli się dostać do szpitali, do lekarzy, do specjalistów. Ale wie pan, że COVID to jest poważna choroba i ludzie częściej chodzili wtedy do specjalistów i do szpitali. W związku z tym nie były planowane zabiegi wykonywane, przesuwane w czasie i zgromadziły się pieniądze w funduszu zapasowym. Czyli taka kreatywna księgowość, panie pośle, żeście sobie na COVID-zie zaoszczędzili. No tego argumentu, znany, więc... proszę państwa, hit. Ja naprawdę tego argumentu jeszcze nie słyszałam. Dziękuję panu bardzo za ten nowy argument w dyskusji, w debacie politycznej. Pan poseł, 40 sekund. W żadnym wypadku Prawo i Sprawiedliwość nie robiło kreatywnej księgowości, tylko potrafiliśmy zagwarantować środki w budżecie zarówno na obronność, jak i na ochronę zdrowia. Ale jeżeli mówimy tutaj o kwestii związanej z tą kompromitacją pani minister Leszczyny, to przecież nie kto inny, jak minister zdrowia w rządzie Donalda Tuska stwierdziła, że Prawo i Sprawiedliwość przyzwyczaiło lekarzy, że pieniądze były na wszystko. No i to jest tutaj racja. Muszę powiedzieć, że przyznała rację Prawo i Sprawiedliwości, ale dzisiaj tych pieniędzy nie ma i nie będzie, bo tutaj już jest ta będą. Tylko państwo mówicie tak, pieniądze będą, ale ich nie ma. I teraz sytuacja... I jeszcze jedna rzecz, tylko muszę jedno zdanie dodać. Kwestia po prostu argumentów, które są podnoszone przez obóz władzy. Otóż państwo mówicie, że to założenia przygotowało Prawo i Sprawiedliwość do budżetu na ten rok. Ale przecież ten budżet był nowelizowany i teraz leży już u marszałka Sejmu kolejna nowelizacja, która zwiększa deficyt budżetu państwa o kolejne, uwaga, 50 miliardów złotych. Szanowni państwo, czyli państwo, mając większość w Sejmie, nie zagwarantowaliście środków na ochronę zdrowia, a co więcej, rząd Donalda Tuska, bo tutaj PSL nie odpowiada bezpośrednio, ale pośrednio za stan finansów publicznych, zadłuża Polaków po prostu tak rekordowo, jak żaden rząd po 89 roku. Dobrze, i teraz 40 sekund dla pana ministra, a taki argument, który dzisiaj wybrzmiał na tej konferencji z ust
ust prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który mówił, że dynamika nakładów na służbę zdrowia w ciągu tych ostatnich 8 lat rządów Prawa i Sprawiedliwości wzrosła prawie o 250%, to nie przekonuje panów i panie w tej koalicji i nie daje do myślenia, że coś tutaj może jednak nie gra i że można byłoby tymi środkami lepiej zarządzić? Ale jak pokazuje życie, to były pieniądze ciągle za małe. No 160 miliardów, dzisiaj 20 miliardów zwiększamy, żeby zapłacić za te nadwykonania, żeby spiąć budżet przeznaczony na ochronę zdrowia. I to wszystko jest oczywiście ważne, bo dla każdego, nieważne kto jest, czy jest ktoś wyborcą PiS-u, czy PSL-u, czy Platformy, każdy idzie do lekarza, idzie do szpitala po to, żeby ratować swoje zdrowie bądź życie. I te pieniądze muszą się bezwzględnie znaleźć na te wszystkie zabiegi. Ale muszą się znaleźć, czy już się znalazły? W części w tym roku, a w części będziemy zwiększać, tak jak powiedziałem, ten budżet na 2025, rekordowy budżet na ochronę zdrowia. 20 miliardów pan powiedział. Z czego przytniecie? To oczywiście decyzja rządu z obszarów, gdzie były pieniądze. Ale czy jest ta decyzja? Za chwilę będzie przedstawiona, bo przecież musimy to przyjąć w Sejmie. Natomiast... Ale taka wstępna koncepcja rozumiem, że jest, bo ostatnio było posiedzenie, na którym debatowano na ten temat. Konkretów na razie my, opinia publiczna, nie mamy. No to może pan nam powie, przynajmniej tak ogólnikowo, z czego zostanie przycięte, bo sporo mówi się na przykład o programie 800+. Tak jak w każdym budżecie, środki z tych części budżetu, z paragrafów, gdzie nie są wydatkowane, są oszczędności, mogą być przesuwane do tych części, gdzie pieniędzy brakuje. I to jest działanie każdego rządu, każdego samorządu przy kształtowaniu budżetu. Jakby to było takie proste, jak pan minister mówi, to nie byłoby dzisiaj larum żadnego. Nie byłoby problemu, tylko wy byście tam przenieśli te pieniądze, które są i dziękuję. Tak jak mówiłem, szukamy tych rozwiązań. W części zostały już przygotowane i w najbliższym czasie pieniędzy dołożymy. A te pieniądze, które miały pójść na onkologię, widzi pan, poszły na nielegalnie przejętą telewizję. Pani redaktor, gdyby wcześniej pieniądze, które były ze składki zdrowotnej, miały być przeznaczone na ochronę zdrowia, a trafiły na zakup kolumbijskiego węgla, też by było dzisiaj inaczej. Panie ministrze, ale to wy obiecywaliście, prawda? Na tym zrobiliście kampanię, że te środki miały pójść na onkologię. Okazało się po wyborach, że już na onkologię nie potrzeba, tylko nielegalnie przejęta telewizja potrzebuje jednak w likwidacji rozwijać się oraz uskuteczniać swoje kampanie reklamowe. Ale to może taka drobna złośliwość, proszę państwa, z mojej strony, gdyż z tematem jestem związana emocjonalnie. Teraz domyślamy się, no trochę mniejsze pieniądze w telewizji Republika. A skąd pan wie? Ma pan pewność? Domyślam się. Ma pan pewność? Jeszcze nie jest tak rozpędzona telewizja Republika. Ale widzi pan, jest satysfakcja za to. Widzi pan, ilu widzów. Wszyscy widzowie z nami poszli. To powinno dawać wam jednak do myślenia. Przechodzimy do rundy trzeciej. Cieszę się, bo w tej telewizji też bywałem, zanim stało się to modne. No i to co jak ja mówiłem właśnie przed programem, ale, tak, to jest chodziło jeszcze pana jedną, posła. Tak jest, ale jest jak nie, mogę przechodzimy tej telewizji, bo no tutaj ponad no dobrze, 2 miliardy, to ponad 2 miliardy złotych po prostu przekazano na telewizję, którą bardzo mało osób ogląda. No i to po prostu taki jest efekt. Oby ta telewizja była finansowana z polskich dobrze, pieniędzy. To a propos oglądalności, jeżeli pan poseł mi tak już tu wywołał, to dosłownie podając mi tutaj dłoń pomocną, to ja się państwu pochwalę, że wczoraj bitwa polityczna na poziomie mniej więcej 400 tysięcy oglądalności w środku dnia. Natomiast ta nasza konkurencja z nielegalnie przejętej telewizji w prime time chwali się oglądalnością na poziomie 80 tysięcy i myślę, że te dane z Nielsena najlepiej obrazują nam. A może to jest tak, że oglądają ci, którzy nie pracują w tym czasie? Ci, co nie pracują, panie ministrze, mogliby oglądać także ich, a jednak podejmują inne świadome decyzje, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Wracają o drożyźnie. Oglądają inne. O drożyźnie. Tak, 80 tysięcy. Drożyzna drenuje kieszenie Polaków, proszę państwa. Cały czas pytamy o tych 240 miliardów deficytu, bo to faktycznie jest szokująca suma, a ostatnio dowiadujemy się też newsów dotyczących obligacji. Okazuje się, tu grafikę mamy przygotowaną, poproszę o tę grafikę, że rentowność polskich obligacji 10-letnich skoczyła we wtorek do najwyższego poziomu od niemal równo roku. No jeżeli tak w gospodarce dzieje się źle, jeżeli deficyt jest tak gwałtownie zwiększany, Polacy zaczynają, właściwie już dawno zaczęli odczuwać to we własnych portfelach, a z drugiej strony słyszą, że są pieniądze tam, gdzie
gdzie mają być, to proszę Państwa są, bo najpierw dowiedzieliśmy się, że są spore nagrody w ministerstwach, jakoś tak największe w Ministerstwie Finansów, czyli tam, gdzie pan minister Domański rządzi i to ten pan minister, który informuje nas o tym, nomen omen, że pieniędzy nie ma. Jak się okazuje, dla swoich urzędników te pieniądze znalazł. Dowiadujemy się, że na kancelarię Sejmu, Senatu są ogromne pieniądze na nagrody, no a deficyt rośnie. Jak to wytłumaczyć? Tak to wytłumaczyć, że poprzednicy nie zrobili nic, żeby obniżyć koszty funkcjonowania. Dzisiaj główne kwestie to są koszty energii, za które płacimy przez nieudolność poprzedników, przez to, że 2 miliardy zostało utopione w Ostrołęce, a nie zrobiono nic, żeby chociażby zainwestować w odnawialne źródła energii. Nie zrobiono nic, żeby obniżyć koszty funkcjonowania. Podnoszenie cały czas najniższej krajowej, która była decyzją polityczną, a nie, nie efektem rynku, działania rynku, niestety spowodowało, że koszty wytworzenia produktów są coraz wyższe i to przekłada się na ceny w sklepach. No, tego się oszukać nie da, bo kiedy rynek kształtuje to najniższe wynagrodzenie, wiemy, że takie są realne potrzeby. PiS gonił wszystko, by pokazać, jaki dobrobyt nam zbudował i na chwilę pewnie się udało, tylko że w dłuższej perspektywie to wszystko zaczyna się na nas mścić i to są tego dzisiaj efekty. O nagrodach nie były przyznawane nagrody dla ministrów, dla wiceministrów, jak to było za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Wtedy mieli oddać, zwrócić te pieniądze na szczytny cel, płacić niestety. Ale rządzicie dopiero rok, nawet niecały, panie ministrze. Urzędnicy już zasłużyli urzędnicy. Tak, to są w większości urzędnicy, którzy pracują tam w tych ministerstwach od lat. Dużo zostało zatrudnionych za PiS-u i też nie zostali zwolnieni. Dobra, i teraz ostatnie pytanie do pana ministra w tej rundzie. Chciałbym się skupić przez chwilę jeszcze na tych nagrodach jednak, bo jeżeli jest pan wiceministrem rolnictwa i słyszy pan, że największe nagrody, większość tej sumy poszło właśnie do ministerstwa pana Domańskiego, tam sporo do MON-u, do MSZ-u. I słyszymy taki argument, że przecież to jest wykwalifikowana kadra, to są urzędnicy, którzy zasłużyli na te nagrody. To czy nie jest panu tak po prostu niezręcznie, jak pan idzie do siedziby swojego ministerstwa i patrzy pan w oczy, w twarz z urzędnikom, z którymi pan współpracuje? Szanowna, czy im nie jest przykro dzisiaj? Szanowna pani, kwestie nagród, pieniędzy na nagrody wynika z kodeksu pracy, bo to jest wszystko określone. Podział pieniędzy pomiędzy ministerstwa, każde ministerstwo ma określony budżet na zadania, te, które wykonuje, ale też na tą taką obsługę administracyjną, wynagrodzenia, koszty utrzymania. To było podzielone w naszym resorcie uczciwie, tak jak... Okej, i tyle. I panie ministrze, tyle. I nie mogę się odnosić do innych ministerstw, nie znając tej otoczki. Rozumiem, że jak pan wchodzi do ministerstwa i patrzy pan w oczy urzędnikom, to nie widzi pan tam żalu. O to mi tylko chodzi. Nie, rozmawiam z urzędnikami. Każdy wie, na jaką pracę się zdecydował, w jakim resorcie pracuje. No bo dzisiaj możemy tutaj mówić, lekarz zarabia za dużo, dziennikarz zarabia za mało, polityk zarabia za mało, a może ktoś inny zarabia więcej. Każdego to jest indywidualny wybór, no i z tym się trzeba pogodzić. No wie pan, mi się wydawało, że ci urzędnicy jednak w ministerstwach mniej więcej te same czynności, choć z innych dziedzin, obszarów, ale mniej więcej te same czynności między wykonują. Między ministerstwami też jest możliwość przejścia awansowania. Dobra, bo zeszliśmy tak na boczny tor, a tu teraz półtorej minuty dla pana posła Krajewskiego. No nie mogę właśnie tak mówić dzisiaj, dla pana posła Jarosława Krajewskiego. Jak pan widzi właśnie te wykresy takie bardzo negatywne i pogrążające jednak politykę finansową i gospodarczą tego rządu. Z drugiej strony rozmawia pan pewnie też z wyborcami, którzy odczuwają to już w swoich kieszeniach. Wiemy też, że no, lawina zwolnień ruszyła, sporo kapitału wychodzi z Polski. To jest pan to w stanie jakoś logicznie wytłumaczyć? Bo tu słyszymy, że przy tym pytaniu padła ta sama odpowiedź. Bo PiS, jesteście źli, odchodziliście i wszędzie zostawiliście pułapki. A tak było. Nie, do tego trzeba się odnieść, dlatego pani redaktor, szanowni państwo, to jest kwestia tego, że Prawo i Sprawiedliwość wiedziało, w jaki sposób zarządzać państwem. Ekipa amatorów Donalda Tuska doprowadziła do tego, że mamy rekordową dziurę budżetową zarówno na ten rok, ale
pan minister Domański jako minister finansów wykonuje polecenia Donalda Tuska i chce być tym ministrem, który najbardziej zadłużył Polskę w historii. I stąd ta dziura Tuska to jest obciążenie dla kolejnych pokoleń Polaków. A mówimy o tym, że przed chwilą Tusk ujawnił, że deficyt budżetowy na ten rok, czyli na ostatnie dwa miesiące tego roku, wzrośnie do 240 miliardów złotych, a w przyszłym roku będzie 289 miliardów złotych. W ciągu dwóch lat rządów Platformy Obywatelskiej będzie deficyt budżetowy, ten skumulowany, ponad 0,5 biliona złotych. I co to oznacza? Że w przyszłym roku nasi widzowie, którzy chcieliby wydatkować 92 tysiące złotych, 30 tysięcy najpierw musieliby pożyczyć. Przecież tych pieniędzy nikt za darmo nie da, tylko trzeba będzie je w przyszłości spłacać. I tak jak spłacaliśmy długi Gierka, tak będziemy spłacać długi Tuska. I to jest bardzo niepokojące, dlatego że rośnie pesymizm zarówno wśród konsumentów, ale również polskich przedsiębiorców. Są pogarszające się informacje odnośnie kolejnych zwolnień. I tutaj dochodzi jeszcze ta sprzedaż detaliczna, która po prostu zmalała we wrześniu o 3%. No to dobrze, są fatalne proszę Państwa, informacje. Umawiamy się także do tematów gospodarczych. Państwem. Na pewno nie raz będziemy jeszcze wracać w tym programie, bo tak jak mówię, każdy dzień przynosi nam tak naprawdę nowe informacje, które nie są szczególnie optymistyczne. Niestety, może doczekamy się takiego momentu, że gdzieś to odbicie w pewnym momencie nastąpi. Teraz przechodzimy płynnie do rundy czwartej. To jest ta runda, panowie, w której sobie wzajemnie zadajecie pytania. Zaczynamy. No dobrze, to pan minister w takim razie. Tutaj docenię pana, że przyjął pan zaproszenie do studia. Pan zaczyna. Czuję się doceniony. Mam pytanie do pana posła, kontynuując ten wątek. Na czym chciałby pan dzisiaj oszczędzać? Na bezpieczeństwie Polaków, bo widzi pan rekordowe inwestycje w obronę narodową, w zakupy. Na zdrowiu Polaków chciałby pan oszczędzać? Na rolnictwie mamy rekordowy budżet na 2025 rok. Na rolnictwo, po to, żeby pomóc rolnikom, którzy ucierpieli skutek powodzi, nawałnic, które przeszły przez polskie suszy. To wszystko jest przygotowane w tych właśnie budżetach. I z czego by pan dzisiaj ścinał, żeby te pieniądze, jak to pan mówi, zaoszczędzić? Tak? 40 sekund. Oczywiście. Sprawa jest bardzo prosta. Prostsza niż wydaje się to politykom Platformy Obywatelskiej i PSL-u. Otóż rośnie luka VAT-owska i to jest to przekleństwo. Ale to rządów, za was się zaczęło już. Przekleństwo rządów Donalda Tuska. Otóż uszczędnić mamy sytuację, w której wtedy, kiedy rządzi Prawo i Sprawiedliwość, jest więcej uczciwości, polscy przedsiębiorcy zdają sobie sprawę z tego, jakie są reguły gry. Rządzi Platforma Obywatelska, luka VAT-owska wpływa na to, że dochody do budżetu państwa w przyszłym roku mają zmaleć rok do roku o 49 miliardów złotych. Tak, szanowni państwo, ta ciężka praca, którą państwo wykonujecie i przynosi konkretne środki do budżetu, ale jeżeli nie są wykorzystywane przez odpowiedzialnych polityków, no to mamy więcej nieuczciwości. Tam znalazłbym środki, panie ministrze. Wyczerpująca wypowiedź w 40 sekundach zawarta, jednak można, proszę państwa. Teraz pan zadaje pytanie. Tak, ja ponieważ chciałbym zapytać o ten sztandarowy program Prawa i Sprawiedliwości, czyli program Rodzina 800+. To jest program powszechny, dotyczy wszystkich rodzin z dziećmi. Chciałbym zadać bardzo konkretne pytanie. Panie ministrze, jeżeli wasz koalicjant, Platforma Obywatelska, zaproponuje jakiekolwiek ograniczenie programu Rodzina 800+, żeby nie był to program tak powszechny jak dzisiaj. Czy PSL zerwie tą szkodliwą dla Polski koalicję i zacznie budowę zupełnie nowego porozumienia politycznego? Tak czy nie? Panie pośle, nikt nie zrywa żadnych ustaleń, pieniądze są wypłacane, a co do uszczegółowiania, trzeba uszczegółowiać, bo tak jak to pokazuje dane, program 500+ nie spełnił najważniejszej funkcji. Miał zmienić, poprawić demografię i tego nie zrobił. Dzisiaj mamy ten problem, że porodówki są zamykane, bo nie rodzą się dzieci w Polsce. To zrobiliście, że wypłacając pieniądze dla wszystkich, nie regulując tych pieniędzy, później zmieniając to na 800+, najważniejszego założenia ten program nie spełnił. Oczywiście wspiera najbiedniejszych, pomaga rodzinom i tego nie kwestionuję. To będziemy kontynuować, bo wsparcie dla najbiedniejszych jest potrzebne.
Ale uciekł pan minister od tego, czy jeżeli Platforma zaproponuje okrojenie programu Rodzina 800+, nie dla wszystkich, tylko dla wybranych, to czy PSL wyjdzie z koalicji? To zależy od tego, jakie to będą kryteria. Czyli dopuszczacie ograniczenie programu Rodzina 800+? Ja tego nie dopuszczam. Moment. Dajmy odpowiedzieć. Jeżeli szukamy pieniędzy na ważne obszary, to trzeba sprawić, by pieniądze były wydatkowane dobrze i celowane właściwie. I nad tym zawsze trzeba się pochylać. Panie ministrze, to jest bardzo ważne, co pan mówi, bo do tej pory zawsze jak ktoś z PSL-u przychodził do tego studia i do innych naszych programów, to wybrzmiewała bardzo głośno deklaracja. Dopóki my jesteśmy tak w tej koalicji, nie damy to, co było dane, nie będziemy odbierać i wszystko jest kontynuowane. To ale są, to jest w sprzeczności do tego, co pan przed chwilą powiedział. To są hipotetyczne założenia pana posła Krajskiego. Notabene Krajskiego, ale nikt o tym dzisiaj nie mówi i nie będzie mówił. No mówi, dlatego że cały czas pojawiają się artykuły prasowe, więc dyskusja na ten temat trwa i to jest rozgorzała. Proszę nam zadeklarować w takim razie, co zrobi PSL, gdyby taka propozycja została położona na stole? Nigdy nie będziemy podnosić ręki za tym, żeby zabierać 800+, ale różne analizy są potrzebne do tego, żeby pieniądze były wydatkowane właściwie, docierały tam, gdzie one są najbardziej potrzebne. Bo tak jak powiedziałem wcześniej, po to zwiększamy budżet na obronność, żeby każdy w Polsce czuł się bezpieczny, niezależnie czy jest bogaty, czy jest biedny, czy jest młody, czy jest... Czyli rozumiem, że jest małe okno do tego i szansa, że jeżeli argumenty ekonomiczne zostaną takie położone na stole, które was przekonają, to ustąpicie. Ja nie podejmuję takich dywagacji, bo ja mam obszar, którym się zajmuję, to jest obszar rolnictwa i na tym się skupiam. Dobrze, to skupmy się w takim razie. Proszę państwa, kończąc rundę czwartą, nie mogę nie wykorzystać okazji, że pan minister faktycznie jest wiceministrem rolnictwa. I chcę tu pana zapytać o rolników na terenach popowodziowych, bo to jest bardzo ważne i do tego też wracamy. Nasi widzowie bardzo często o to pytają i mówią, że wciąż czekają na tę realną pomoc, że wciąż nie mają pieniędzy. Ja sobie podczas pana wypowiedzi wyrzuciłam w internet frazę właśnie rolnicy powódź. Aktualne informacje, które nam wyskakują, proszę państwa, są takie, że pomoc po powodzi nie trafia tam, gdzie powinna. 90 hektarów buraków zgniło, a rolnik bez dopłat. Rolnicy potrzebują pomocy, w powodzi uszkodzone pasze, nawozy, materiał siewny. Mogę tak czytać, bo jest cała lista. Co zrobiło konkretnie ministerstwo na przestrzeni tego ostatniego miesiąca, by pomóc, by ulżyć finansowo rolnikom? Tak, już mówię, bo tu trzeba w dwóch aspektach na to spojrzeć. Jedno to są uprawy polowe zalane, zniszczone, te, które były na polu i tutaj poprzez nałożenie map IMGW, które pokazały, na których działkach była woda, było zalanie. 150 milionów przygotowaliśmy na to i te wnioski są przyjmowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, żeby wypłacić pomoc dla rolników, których plony nie zostały zamiane. No dobrze, ja nie pytam o metodologię, tylko określone. Ilu rolników dostało pomoc? Jaka to jest wszyscy, pomoc? Wszyscy, na których działkach była woda i były niezebrane plony. A to mamy z deklaracji we wnioskach obszarowych. Wszyscy dostali wszyscy pomoc? Wszyscy rolnicy, którzy nie mieli zebranych plonów, bo czym innym jest zalanie. O jakich liczbach mówimy? Kilka tysięcy rolników, około 4000. Te wnioski do nas oczywiście będą spływać, bo one są przyjmowane. Będą przyjmowane w najbliższym czasie jeszcze. I tutaj będziemy tą pomoc wypłacać. O czym mówią ci rolnicy, natomiast którzy druga mówią, rzecz, że dostali pomoc. To są to, co pani redaktor mówiła, czyli to są zalane zapasy zbóż, nawozów, środków do produkcji. I tutaj muszą się odbyć w pierwszej kolejności szacowania, tak jak przy każdym zniszczeniu. Musimy określić, jak dana strata w danym gospodarstwie wyglądała i tu są, pracują komisje powoływane przez wojewodów. Tak. Dlaczego to tyle trwa? No bo taki jest rozmiar szkód tam, więc w każdym gospodarstwie musi się komisja pojawić, która oszacuje. Stawiacie sobie taki deadline, do kiedy ci rolnicy wszyscy otrzymają pomoc? Chcemy, żeby to na początku przyszłego roku ta pomoc już była wypłacona. O jakich kwotach mówimy, jeżeli chodzi o rolników? To, co będzie wynikać z szacowania szkód. No tak, ale musicie mieć jakiś budżet założony. Ten budżet mamy duży w rezerwie założony po to, żeby wesprzeć poszkodowanych rolników i wszyscy, którzy ucierpieli na skutek powodzi, taką pomoc będą otrzymywać. No dobrze, dziękuję. Bardzo ważna deklaracja pod koniec czwartej rundy. Przechodzimy do rundy piątej. Jestem ciekawa, o co pytać będą nasi widzowie.
Bardzo proszę o pierwsze pytanie. Pan Rafał pyta, tak, i to Stefana Krajewskiego. Jakie będzie stanowisko PSL, jeśli rząd będzie chciał na siłę, bez zgody narodu, NBP wprowadzić walutę euro? Przekroczona granica nadmiernego deficytu może być dobrym pretekstem. 40 sekund. No właśnie, na razie nie spełniamy żadnych kryteriów konwergencji, żeby zmienić walutę na euro, ale ja mogę mówić zawsze za siebie, bo też w ramach każdej partii mogą być odrębne głosy. Ja nie jestem zwolennikiem wprowadzenia waluty euro, jestem też za utrzymaniem płatności gotówkowych. Oczywiście to powinna być ta swoboda. Są głosy przedsiębiorców, którzy... To jest pana głos czy PSL? To jest mój głos, ale myślę, że większość posłów z PSL pod tym się podpisze. No to jeszcze 40 sekund, bo pan się uśmiecha, panie pośle, dlaczego? Nie no, w tej sprawie się zgodzę z panem ministrem Stefanem Krajewskim, jeżeli chodzi o kwestię tego, żeby został polski złoty, bo to jest kwestia polskiej niezależności, a przede wszystkim to jest na tym etapie rozwoju, na którym jesteśmy dzisiaj jako kraj, to jest po prostu dla Polski i Polaków korzystne. I druga rzecz to jest też kwestia zadbania o dostęp do gotówki, żeby nie było jednak tutaj zawężenia również dla osób choćby w wieku senioralnym, które częściej korzystają z gotówki niż z przelewów. No to też ta powódź ostatnia, prawda, tak uświadomiła, jak ta gotówka jest ważna w sytuacji takiej kryzysowej, kiedy banki są zamykane, bankomaty nie działają, jednak uświadamiamy sobie, że ta gotówka jest nam... Każda sytuacja ekstremalna pokazuje te problemy. ...wieku potrzebna. Poproszę o kolejne pytanie. Pan Rafał, pytanie do Stefana Krajewskiego. Czy będą państwo w stanie poprzeć w drugiej turze ewentualnego kandydata PO Rafała Trzaskowskiego, prezydenta, który ma bardzo lewicowe poglądy, zdejmowanie krzyży, promocja LGBT i tak dalej, i tak dalej. Dziękuję bardzo panu Rafałowi za pytania, ale sprawdźmy, czy może jeszcze jakiś inny internauta się tu do nas dobija. 40 sekund. No dzisiaj mówienie o poparciu w drugiej turze jest wróżeniem z fusów. Zobaczymy, co przyniesie pierwsza tura. Kto zostanie wyłoniony w pierwszej turze. A wystawicie swojego kandydata? Jeszcze nie znamy kandydatów do końca, kto będzie z każdej partii wystawiony, więc dzisiaj za wcześnie na takie deklaracje. Mogę jedno powiedzieć, nigdy nie zdejmę krzyża. Krzyż mam na piersiach, przed krzyżem klękam się, modlę i to zostanie w takiej, zresztą pochodzimy z tej samej miejscowości z panem posłem, z Krajewa Białego, przodkowie się wywodzą, więc tam jest naród bardzo bogobojny i to się nie zmieni. Poproszę o kolejne pytanie. Pan Paweł pyta, pytanie do pana posła z PiS. Czy uważa pan, że minister Leszczyna chce zgotować ciężarnym Polkom piekło? 40 sekund. Tak, ja się zgodzę, że to jest osoba, która chce zgotować i Polkom, i Polakom, jak już tutaj rozgraniczamy. Dlaczego pan się uśmiecha? Nie, dlatego, że to jest sprawa dla mnie oczywista. Ja poznałem panią minister Leszczynę w Komisji Finansów Publicznych jeszcze w poprzedniej kadencji i dziwię się, że Donald Tusk ma zaufanie do takiej osoby, która po prostu z wykształcenia jako polonistka pełniła funkcję wiceministra finansów wtedy, kiedy był ten pierwszy rząd Donalda Tuska. Dzisiaj wzięła się za demontaż systemu ochrony zdrowia. No, czy może być gorszy minister zdrowia? No i to jest osoba, która naprawdę z punktu widzenia nawet bezprawnych działań dotyczących aborcji, no, proponuje rozwiązania, które nie cieszą się nawet zainteresowaniem ani lekarzy, ani innych. Gorszy może być tylko minister zdrowia, który będzie kupował respiratory od handlarza bronią, ale myślę, że to już się nie powtórzy. To jest zupełnie osobna rozmowa, jak reagować w sytuacji kryzysowej. Oby takie sytuacje kryzysowe Polski nie dotykały. Do tego sobie na pewno życzymy i tutaj krajewscy są zgodni. No ostatnio widzieliśmy też, jak na kryzys, wie pan, ten powodziowy rząd zareagował, więc nie wiem, czy to jest też pole do tego, żeby sobie tak, wie pan, ale mieszkańcy tamtych rejonów oceniają dobrze, bo cała Polska nie ma rozpoznania. Pan? To dlaczego dzwonią do nas ludzie i mówią, że nie dostali pieniędzy, że sami muszą remontować? Każdy może, ale kwestia ratowania i życia, i zdrowia. To było w tym momencie najważniejsze. Dzisiaj skupiamy się, dowiemy się, jakie są statystyki tej powodzi kiedyś? No myślę, że one są ogólnie dostępne. No nie Nikt są tutaj właśnie, nie, dlatego o to pytam. Nie zataja żadnych... Nie, no właśnie nie możemy się tego dowiedzieć, dlatego o to pytam. Myślę, że ta pomoc popłynie w najbliższym czasie, taka, która... A pan wie? Przepraszam, to ja będę jeszcze drążyć tu. Pan wie, jakie są statystyki?
Te, które są oficjalnie podawane, nikt nie ukrywa tych statystyk. Czyli jakie? Statystyk. Ile tam było? 7, 8? No ja właśnie nie wiem, bo my pytamy i nie dostajemy. No nie mam dzisiaj przed sobą tych wyników. Wie pan, ale jak słyszymy o powodzi w Hiszpanii, no to łapiemy się za głowę, tak? I takie są tam straty i w ludziach, i w sprzęcie, i 70, 100 już chyba nawet ofiar. Wie pan, a my tutaj dopytujemy. Wszystkie służby działały. To chyba jest dziwna sytuacja. Na najwyższych obrotach. Ale ja nie o to pytam. I niosły pomoc i w związku z tym ja rozmawiałem. Dobrze, nie chcę byłem pana tam, męczyć, rozmawiałem, bo rozumiem, że to nie jest to nie ten jest, resort, nie to nie jest to męczenie, pana bo myślę, że tu nikt nie może podać innych danych niż tylko te właściwe, które są prawdziwymi danymi. Oby tak było, tyle tylko, że my tych oficjalnych danych nie mamy. I to jest ten problem, proszę państwa. Słyszę, że mamy jeszcze jedno pytanie, bardzo proszę. Pan Maciej tym razem pyta, jakie są pomysły panów na rehabilitację systemu służby zdrowia w Polsce? Może nie tyle panów, co waszych formacji politycznych. Czy jest jakiś pomysł na to? Prawo i Sprawiedliwość. Tak, my przedstawiliśmy w naszym programie, on jest dostępny na stronach internetowych, ale warto do niego sięgnąć, żeby zobaczyć, jak kompleksowe, jak całościowe były to proponowane rozwiązania. Po pierwsze, zagwarantowaliśmy wzrost środków do roku 2027, żeby wydatki na ochronę zdrowia doszły do 7% PKB. Czyli tak naprawdę po obronie narodowej mamy największą drugą dziedzinę życia publicznego, jaką jest kwestia inwestycji w zdrowie Polaków. Dodatkowo to jest kwestia konsekwentnie zwiększanej liczby lekarzy i pielęgniarek. Zainteresowanie potencjalnych studentów jest bardzo duże, ale przez wiele lat rządów Platformy Obywatelskiej po prostu mieliśmy zbyt małą liczbę, czyli była taka czapa, która uniemożliwiała Polakom studiowanie choćby na kierunkach lekarskich. I pan minister, 40 sekund. Polska służba zdrowia wymaga dużych nakładów i z tego sobie zdajemy sprawę. I tak się dzieje, bo te budżety, które są przygotowywane, one zakładają zwiększenie. Zaraz tak, po obronie narodowej chyba największy budżet jest kierowany na służbę, na ochronę zdrowia. Oczywiście też kwestia tych zmian, o których mówiliśmy w kampanii, że refundowanie też wizyt u lekarzy prywatnych, jeżeli kolejka się wydłuża, to wymaga wszystko dodatkowych pieniędzy, które musimy znaleźć w budżecie już pewnie nie tego roku, ale przyszłego i takie działania są prowadzone. Ale też uporządkowanie, chociażby to, że ktoś nie skorzystał z kolejki, musi być pełna informacja, bo przepadają nam i miejsca, i pieniądze. A czy doczekamy się takiego momentu, o którym pan marszałek Szymon Hołownia mówił, że lekarze będą do nas dzwonić i że to już wszystko będzie tak działało, tak będzie hulało, panie ministrze, że ci lekarze będą się prosić nas wręcz, żebyśmy poszli? Myślę, że to nasze wspólne życzenie, mimo tego, że program... Nie, to są deklaracje, ale nasze wspólne życzenie, żeby tak było. Znaczy, tak będzie? Nie. Ale rozmawiajmy poważnie, panie ministrze, to była obietnica przedwyborcza. No z tych obietnic możemy się w sumie wspólnie rozliczać wszyscy. Chciałbym, żeby tak było. Czy tak będzie? No, a chciałby czas pan pokaże. Minister, żeby ktoś, kto składa takie obietnice bez pokrycia, był waszym kandydatem na prezydenta? Tak jak powiedziałem, tych obietnic wyborczych z każdej strony sceny politycznej popłynęło dużo i dzisiaj... Czyli chciałby pan? Czas pokaże. Czas pokaże, to jest pewne. Jeszcze jedno pytanie mamy, słyszę, bardzo proszę. Odczytuję, wspomniał pan minister, że pomoc rolnikom na terenach powodziowych została wypłacona, a po chwili mówi pan, że wnioski będą przyjmowane. Zatem czy rolnicy otrzymali już pomoc, czy jeszcze nie? Doprecyzujmy nie, to. Wnioski są składane. Dzisiaj popłynęła pomoc w ramach zaliczek na dopłaty bezpośrednie w pierwszej kolejności do powiatów, do województw, których dotknęła powódź. No i bardzo dziękuję. Gosia mi tu mówiła, do wydawcy mojego się zwracam, że ktoś pytał o dzieci, tak? Jeden z internautów pytał, ale którego pana? A jakie było pytanie? Ile ma dzieci, tak?
A i czy bierze pan 800+? No, ja przepraszam, wywołuję to pytanie, bo to jest najtrudniejsza często dla polityków runda, no, więc oczywiście, bardzo proszę. No, proszę odpowiedzieć. Biorę 800+, 500+, teraz 800+. Są takie kryteria, a nie inne. A ile ma pan dzieci? Dwóch synów, a też dochodów nie mamy takich, gdyby nawet były wprowadzone kryterium dochodowe, to pewnie to 800 czy 500+ będzie się należeć. A pan poseł z jakim urobkiem rodzinnym? Też mam dwóch synów, więc tutaj mamy wspólny mianownik. Ale też poseł bierze 800+. Ale jeżeli chodzi o program, to ja byłem za tym, żeby ten program był programem powszechnym, żeby, tak jak dobrze, ja jestem posłem warszawskim, krótkie pytanie żeby od nie wykluczał było na przykład również rodzin w Warszawie. Proszę państwa, politycy, no cóż, ja też mam dwóch synów, wszyscy jesteśmy obciążeniem i dla tego pani państwa. 800 ja tylko muszę powiedzieć na koniec, bo tu pan minister a propos programu 800+ powiedział, że głównym założeniem było podniesienie dzietności. To tylko powiem na koniec. Panie ministrze, fakty są takie, że gdyby nie ten program, nie wiemy, jak wyglądałaby statystyka. A po drugie, argumentując to, wy zapominacie o tym, że drugim głównym założeniem tego programu była jednak likwidacja ubóstwa. I ten czynnik został całkowicie wyeliminowany, bo dzieci co do zasady nie chodzą. Jest jeszcze jeden argument. 30 sekund potrzebuję. Nie. 10. Dobrze, 150 tysięcy dzieci urodziło się więcej dzięki również też wpływowi programu Rodzina 500+, w porównaniu do najbardziej optymistycznych prognoz Głównego Urzędu Statystycznego, jeżeli chodzi o prognozy demograficzne. Ale kiedy... Więc naprawdę wszyscy powinniśmy się cieszyć. My jako Prawo i Sprawiedliwość jesteśmy ojcami tego sukcesu, ale PSL dobrze, panowie, też poparło program. Synu panowie, się panowie, wtedy, panowie, kiedy nie było jeszcze spójrzcie dopłat na zegarek. Jest 15, prawie 13. Jesteśmy 13 minut po czasie, a to znaczy, jeżeli reżyserka pozwoliła mi wydłużyć ten program, to znaczy, że oglądalność dzisiejszego odcinka jest naprawdę bardzo, jak bardzo dwóch krajewskich się bardzo spotka, to dokładnie tak zawsze będzie. Trzeba zapraszać dwóch krajewskich. Ja już panu jeszcze mamy teraz trzeciego, posła Prawa i Sprawiedliwości. Wieścimy mamy jakoś. Mamy dwóch do jednego. Upchniemy. Proszę panów, ja już teraz bardzo serdecznie oczywiście zapraszam was do kolejnego programu. Stefan Krajewski, Polskie Stronnictwo Ludowe. Dziękuję panie bardzo ministrze. I co, fajnie jest dziękuję u nas w programie? Super, jak zawsze. No to niech pan powie tym ludziom od siebie z koalicji, żeby się nie bali, żeby przychodzili. Ja jak mogę, to przychodzę. Zresztą dobra, widzowie to wiedzą. I doceniają. Trzymamy za słowo. Jarosław Krajewski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzięki panie pośle. Dziękuję Monika bardzo. Monika Borkowska, kłaniam się państwu nisko. Do zobaczenia jutro. Do zobaczenia wprawdzie święto, ale ja będę z państwem i bitwa polityczna, jeżeli wszystko się uda, zgodnie z planem o 14:10. Do zobaczenia.